Ełcki Szpital ProMedica przekroczył limity na usługi medyczne na ten rok. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewa na blisko 24 miliony złotych, a nadwykonania już w pierwszym półroczu wynoszą 2 miliony. To duże obciążenie dla naszej placówki, przyznaje Andrzej Bujnowski, prezes Szpitala ProMedica. Najgorsza sytuacja jest na oddziale intensywnej terapii, gdzie limity przekroczono o 634 tysiące złotych. Na pediatrii nadwykonania opiewają na kwotę 314 tysięcy, a na oddziale chirurgicznym na 245 tysięcy złotych. Podobna sytuacja jest na neonatologii, ginekologii i położnictwie. Przekroczenie limitów ma związek m.in. z okresem zimowym, w którym choruje więcej osób, ale jak się okazuje, również latem padają rekordy hospitalizowanych. Zdarza się, że w weekend przyjmowanych jest nawet 400 osób, mówi prezes ełckiej ProMedica. Spośród tych zgłoszeń planowych przyjęć dosłownie jest 5-4, reszta to są przyjęcia nagłe 54-57, a gro pacjentów jest załatwionych w trybie nocnej i świątecznej pomocy, bądź też w ramach usługi na izbie przyjęć. My to nazywamy odmowa, ale za tą odmową wiąże się wystawienie recepty, skierowanie, gdzie trzeba, karta informacyjna, informacja dla lekarza rodzinnego. Dla porównania, podczas spokojnego weekendu przyjmowanych jest około 250 pacjentów. Pomimo nadwykonań, żaden pacjent nie zostanie odesłany z kwitkiem, zapewnia Bujnowski. Naszym obowiązkiem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i pomocy lekarskiej tym, którzy tego wymagają. W związku z tym, pomimo tego, że limity mamy wyczerpane, to żadnego pacjenta wymagającego leczenia nie zostawimy samego sobie. Jeśli on wymaga bezwzględnej hospitalizacji, hospitalizujemy. Jeśli wymaga leczenia domowego czy leczenia w oparciu o lecznictwo ambulatoryjne, to on tam jest po prostu przekierowywany.